Też komiksy lubię, ale najbardziej lubię te właśnie takie przygodowe książki. Jak idziemy do biblioteki, to nie wiem, jakie książki wybrać i nigdy po prostu chciałabym jeszcze więcej. Ile w tygodniu jesteś w stanie przeczytać książek? No w tygodniu średnio na dzień czytam 2 książki, więc na tydzień czytam 14 książek. 2 książki dziennie? No lubię po prostu czytać. Jest w stanie przeczytać 2 książki dziennie wasza córka? Jest w stanie więcej. Nina jest zachłanna. Chce mieć wszystko i chce robić wszystko. Teraz aktualnie marzę, żeby zostać sławną piosenkarką. Jeszcze żeby grać w musicalach, ale żeby też być sławną piosenkarką. Powiedziała: tak, mamo, chcę wystąpić w telewizji. To powiedziałam: okej. To chyba moje największe przeżycie w życiu jest. Dzień dobry. Dzień dobry, Nineczko. Cześć, cukiereczku, nasz kochany. Jesteś naszą wojsową księżniczką dzisiaj. Dziękuję. Jak się trzymasz? Dobrze, tylko się troszkę stresuję. Ale tak tylko troszeczkę. Tak. Pójdzie ci dobrze. No mam nadzieję. To jest sprawa oczywista. Jesteś gotowa? Tak. Bo scena już jest gotowa. Trzymaj. Dawaj, buziaczka. Zobaczcie, kto idzie. Coś małego. Coś małego przyszło. Spójrz na ten zbiór. To jasna rzecz, że więcej chyba już nie da się mieć. Syrenka. Można zazdrościć mi, że wszystko ma. Ale cudo! Czy widzisz ten cudowny blask? Tych skarbów dotąd nie widział nikt z was. Do szczęścia mało mi brak. Wiem, że uważasz tak. Mam przy Tasiu w pokłady niemałe. I co to się w kolekcji są mej? Chcesz, to mogę ci dać, są wspaniałe. Ale cóż, kiedy ja więcej chcę. Czyściutko, tu nie ma błędu. Pięknie śpiewa. Pięknie. Na ziemi tej dzieciom jest lżej. Ojcowie córki rozumieją. Bez zmuszania do pływania. Cześć malutka, jak się nazywasz? Nina. Nina. O. A ile masz lat? Uwaga. 10 wow. lat. Powiem ci szczerze, że z tak pięknym głosem to mogłabyś mi kołysanki śpiewać, naprawdę. Jesteś cudowna. Dziękuję. Oh. Słuchaj, ja mam taki pomysł, ja ci opowiem bajkę. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, żyła sobie księżniczka Claire. Przyjaźniła się z takimi dwoma gargamelkami. Żyli sobie razem w tej całej bajce, w świecie, kochali się, ale zapomnieli o jednym samotnym Dawidzie, który zawsze chodził sam dróżkami. Trzymali się, byli paczką, a Dawid był sam.
potrzebuję ciebie, bym nie był samotny. Ale w tej bajce najważniejszą postacią kluczową jest dziewczynka, która kroczyła lasem, nazywała się Nina. I poszła ścieżką właśnie do drużyny Dawida. Ale ta bajka idzie dalej i nagle zobaczyła, ojej, ten Dawid taki samotny w tej wieży zamknięty, a tyle ludzi pod tą wieżą wzdycha, a tam w trójkę siedzą w tym bagienku ta księżniczka Kleo i tych dwóch Gargameli. To ja może pójdę Ja na wieży jestem. A na wieży. A, dobra, dobra. To tam nawet nie dojdziesz na tą wieżę. Dawaj do nas do bagna, do dwóch troli. Dawaj do nas do bagna. Popatrz na nią w tym różu. Kochanie, to masz już bagno, masz już wieżę i masz samotność. Potrzebuję ciebie, pamiętaj. To jest twój czas, to jest twój wybór. W takim razie wybieram... Dawida. Bajki jest taki, Nina sprawiła, że Dawid już nie jest samotny. Brawo! Brawo! To ona mnie uratowała, to właśnie ona. Cześć, dzień dobry. Bierzcie to złoto. Ale miałam łzy w oczach, taka słodka. Teraz jesteś pełnoprawną członkinią zespołu Dawida. Tada, pięknie wyglądasz, pasuje ci. Buziaki, do zobaczenia. Książę Jak tam bagnie. Z bajką pisarzy. Ona zawsze...